Zapraszamy na modowe wyzwanie Mini. Pora na kolejne zadanie od Mini. No to zaczynamy. A co to za maluch? Co Mini zaplanowała dla Hati i Indii? Spotkacie się z projektantką i stworzycie inspirowany stylem Mini strój dla tego pieska. Mini! Dostałyśmy szalone zadanie z pieskiem. A ten maluszek dołączy do zespołu. W zadaniu pomoże nam jedna z najlepszych psich projektantek, Lili Szerewesz. Projektuję ubrania dla psów. Wszystkie są ręcznie robione z wysokiej jakości materiałów. Lubię łączyć klasykę z nowoczesnością. Dziewczynki zaraz poznają ekspertkę. No dobrze, opowiedzcie mi coś o zadaniu. Mini poprosiła, żebyśmy stworzyły piękne ubranie dla psa. Tak. Opowiedzcie coś więcej o stylu Mini. Jej styl jest bardzo zmienny. Czasami bywa niezwykle odważny i przebojowy, a czasami Mini jest szykowna i elegancka. Wymagająca klientka. Będziemy się świetnie bawić. Poznajcie proszę mojego przyjaciela i modela, Królika. Masz? Okej, czyli projektujemy ubranko dla psa. Może zrobimy kurtkę i kapelusz do kompletu? Co wy na to? Będziemy miały szałowego psa. To prawda. Jakich materiałów użyjemy? Mamy tu spory wybór. Zerknijcie proszę, co tu jest. Ulubione kolory Mini to żółty, czerwony, biały i czarny. Uwielbia też kokardki i kropeczki. Myślę, że ten materiał się sprawdzi. Masz rację. To wzór w psi ząb. Będzie pasował do pieska. No właśnie. W porządku. W takim razie uszyjemy czerwoną kurtkę w białe kropeczki. Mini na pewno będzie zachwycona. Wspaniale to wyjdzie. Tak. Za chwilę dziewczynki zobaczą, jak tworzy się ubrania dla psów. Bierzemy wykrój i umieszczamy go na materiale. Obrysowujemy i ostrożnie wycinamy. Potem wszystko ręcznie szyjemy. Ile czasu zajmuje zrobienie ubranka? Kilka dni, więc będziecie musiały przyjść, jak będzie gotowe. Lili już niedługo wyczaruje przepiękny strój dla naszego psiaka. Jak się udało? Niech Królik sam wam pokaże. Wygląda uroczo. Mini będzie zachwycona. Jej ulubione kolory. Na pewno zaliczymy to zadanie. To prawda. To jak dotąd jedno z najbardziej zwariowanych wyzwań. Ale teraz pora wypytać Lili o jej pracę. Skąd pomysł, żeby zostać projektantką ubrań dla psów? Uwielbiam materiały, zawsze kochałam psy i uznałam, że fajnie byłoby połączyć dwie pasje i robić coś, co się lubi. Dziękujemy, że pokazała nam pani kulisy swojej wspaniałej pracy. Dziękujemy Królikowi za pokazanie stroju. Tak. Królik to najmodniejszy pies, jakiego w życiu widziałam. Zdecydowanie ma w sobie coś z naszej Mini. Kolejne zadanie zostało zaliczone na piątkę przez nasze modne dziewczyny. Następne wyzwanie już na nie czeka. Więcej o modowej przygodzie Indii i Hati na stronie disneychannel.pl. Więcej w Disney Channel!